I zobaczymy, ile teraz, bo jest sporo graczy w sesji, chyba z 29 osób jest. Zobaczymy, ile hajsu za to wpadnie. Z 800 tysięcy? Patrz, patrz na to. Odjeżdżamy, odjeżdżamy. Jest! 813 tysięcy wpadło za tą sprzedaż. Bardzo ładnie. No dobra, to co? Jest aktualizacja nowa do GTA i mamy nowy samochód dostępny do kupna. Mamy nową próbę czasową. O! Nie, to samo jest, co było w zeszłym tygodniu chyba. I teraz mamy próbę czasową tutaj jakąś dziwną. Zobaczymy, czy Subaru się pojawiło. Nie ma w Legendary. W bieda sklepie będzie Subaru. To Subaru jest chyba, co? Jest, Sultan, Karin Sultan jakiś, jako się nazywa? RS Classic. Czemu te auta są tak ciulowo drogie? Jaki kolor? Niebieski. Ja go zrobię chyba jak Subaru, na niebiesko. Okej, okay, sprowadźmy go sobie do Arcade Game. Tam mam jednego slota. I co jeszcze ciekawego? Bo coś na wyprzedaży chyba jest, no nie? Uuu, Dominator jest na wyprzedaży. 640 tysięcy. Był w zeszłym tygodniu do zdobycia. Ciekawe, jaka teraz fura jest do zdobycia. Na Rally zrobić. No właśnie, w tej aktualizacji żadnego auta na Rally nie zrobiłem. 370 do zdobycia jest? No to ładnie. To chyba 350. Tego samochodu też nie mam, więc będę musiał się o niego postarać. Jak najbardziej. O, tutaj coś mamy. Tesseract. Fajnie. 1 600 000 tysięcy na promo jest ten samochód. To jest fajne auto. Lubię go. Kupić czy nie kupić? Pewnie, że słychać. Tylko ta gra generalnie nie jest głośna, no. To nie ma jakichś takich wybuchów czy czego. O, wybuchy są, ale nie aż takie głośne. Wszystko jest takie, wiesz, stonowane, no nie? Jest, uwielbiam ten samochód. Jest teraz dwa razy hajs za ten, za sprzedaż samochodów tuningowanych. To mi się podoba. Ja już sam tych samochodów nie dostarczam, tylko zlecam zawsze pracownikowi. Nie mam czasu na to. Dobra, wchodzimy ze znajomymi do środka. Sprzedajemy fury, to znaczy tak, pracownicy powinni mi sprowadzić nowe fury i teraz dostaje się dwa razy więcej kasy za te fury, które się tuninguje u siebie w warsztacie. Czyli jak ja teraz tuninguję sobie, o pyk, tutaj mamy jakiś samochód, tu jest Jeep Lokeja, proszę bardzo, będziemy tuningować go zaraz. Co to za w ogóle złomy mi tu zaraz sprowadzali? Jakieś... ja bym chciał tu ustawić, żeby same jakieś super fury sprowadzali. Za to będzie mało kasy, no. Czekaj, jak to jest Blaze Red, tak? Street Sport, Break, Street i Tuning Turbo, Bodywork, Bumper, Splitter. Dzięki za dwie dychy, Lokej, dziękuję bardzo. O kurde, już znowu zaczyna szaleć, no. Będę musiał do rodziców zadzwonić twoich chyba. Powiedzieć, że szalejesz. Dobra, Sport, Deep 5 i dajemy to pracownikowi. Zobaczymy, ile z tego hajsu było. Tuningowała te furki, to dostawało się tak 60-80 tysięcy za dostawę. Minus oczywiście ten tuning, nie? Czyli tak na czysto dostawało się mniej. A teraz dostajemy za to dwa razy hajsu. Także trzeba co chwilę sprzedawać te furki, w sensie no, tuningować je. Dobra, Salomon Pink. Łososiowy, różowy, tak? Pyk, tuning, turbo. I zobaczymy, ile z tego hajsu. Czy to jak po jakimś czasie się pojawi, że dostaliśmy kasę, także obserwujcie prawy... Czekaj, to tak muszę pokazać. Obserwujcie prawy górny róg, czy ile tam kasy dostałem za to i napiszcie na czacie, ok? No, ty, a i fajny tuning można zrobić tego Jeepa. Roof accessories i dajemy light coś tam. Light cover secondary, ok. Ale fajne. Sidestep. Ej, chcę mieć ten samochód. Dobrze, wheels i high-end i Chromatic Z. I zatwierdzamy. I proszę bardzo. No, jestem ciekawy. Jestem ciekawy. Ty, faktycznie, mój Jeep sobie. No mówiłem, że twój, no. Mówiłem. Dobra, ja idę na pasywa. Dobra, czym się teraz wozi? Wybieramy jakąś furę, weźmy RX-7. I zobaczymy, ile z tego hajsu będzie. Skoro dwa razy więcej, to powinienem dostać także 120 tysięcy za jeden tuning, no nie? A te tuningi naprawdę szybko się pojawiają. W sensie te samochody do tuningu szybko się pojawiają. Że myślę, że bardzo opłaca się to robić. To jest fajne, bo to takie, wiesz, szybkie i w ogóle. Aha, w ogóle, to my musimy nową furkę ogarnąć. Bierzemy się za tuning. Zobaczmy. Zak mechanik. I tak, to było tu chyba. Jak on się nazywał? Nie, to nie ten. Aha, do tego. Do Gierko sprowadziłem Mamba. Jest, Sultan RS Classic, to jest nasza nowa fura. Czy będę grał w 5 City? W RP? Nie, ja nie lubię chyba RP, wiesz? Jakoś nie przepadam. Dobrze, mamy Subaru. Już tych Subaru trochę jest w GTA Online, nie? Jest Sultan zwykły, jest Sultan RS, koniec. Jeszcze jest coś innego, ale zapomniałem co. Zobacz.
I co, mamy taki... Ej, spoko wygląda. A taki za krótki jak na Subaru. Ja nie wiem, co to za Subaru jest. Jedziemy na tuning, nieważne. Zrobimy go na złoto. Nie no, zrobimy, zobaczymy, czy jest takie Subarowe jakieś oznaczenie do niego. Spoiler mi się już podoba, właściwie to jest cały ten samochód tak jak jest teraz. Bez żadnego tuningu wygląda spoko. I co, mamy napęd na 4 buty czy na jedne buty? Dobra, są chyba 4 buty, ale zobaczcie, on nie chce w ogóle się rozpędzić. Nie chce spalić kapcia. No, powinien mieć chyba 4 drzwi, co? 4 drzwi? Nie wiem, to się... Patrz, tak ma tylko na przód. Ale na tył pewnie też ma, tylko ma za mało mocy. Patrz, na tył też ma, tylko trzeba spalić, o. Ale nie chcę się jednocześnie wszystkie koła obkręcać, także będziemy musieli sobie to sprawdzić, czy po tuningu będzie lepiej. Dobra, wbijamy na slot. No i ten samochód chyba teraz ma słabo mocy. Trzeba będzie go koniecznie ulepszyć. Zdecydowanie. Brzmi konkreto, to zaraz wyłączymy muzykę i sprawdzimy, ale póki co... O, właśnie, zobaczmy, bo jest nowy samochód i super, że jest ten Nissan, bo ja go nie mam. Nie mam tego samochodu. Co trzeba zrobić? Trzeba sprzedać chyba duszę szatanowi. Challenge. PlayStop 2 for 2 days. Uuu, to jest trudne. Top 2 w pościgach przez 4 dni z rzędu. To jest dość trudne, zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku Mustanga. A tak na marginesie, troszeczkę pojeździłem tym Mustangiem, którego tuningowaliśmy sobie ostatnio i muszę wam powiedzieć, konkret. Radzi sobie na wyścigach bardzo dobrze. No jeśli pojawi się sraliko, to troszeczkę słabo jest. Ej, nie mogę na tuning. O, już mogę. To trochę słabo, no wtedy na prostej jest ciężko. No już dobrze, uspokójmy się. Robimy tuning tego samochodu. Ciężko mi powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. Zobaczymy, jak będzie jeździł. Spróbujemy nim zrobić nową próbę czasową. O kurde. Patrzcie, jakie tutaj żółte mamy. Co to jest? Reflektory? Są jakieś przeciwmgielne, mgłowe, srowe. O, to mi się podoba. Tu pewnie będziemy mogli dać dwururkę, nie? Zaraz. O kurczę. Dam to. To mi się podoba. Dajmy coś takiego. Tu oczywiście... Niech będzie sobie czerwone, tak, zdecydowanie. Tutaj mamy rozpórki. Ej, gdzie tu jest silnik Boxer? Halo! Może w tym Subaru nie było jeszcze Boxera. I robimy tuning, tak. I wydech. Musimy mieć tutaj, co my musimy mieć? Zobaczymy, jakie są dostępne. Tylko tyle? Ej, czekaj. Coś nie tak jest. Przecież tutaj powinniśmy mieć dwururkę. Jest nawet zderzak od tego, no nie? Dlaczego nie można dać? Ale dziwne. I co my tu poradzimy? Dajmy coś takiego, niech będzie. Dobrze, że dałem taki zderzak z tyłu. To nic nie daje. O, patrz, tutaj coś ciekawego jest. Karbon, coś tam. Uszczelnienie chyba, tak? Niech będzie. Aha, tutaj nie, nie zapinek nie chcę, bo chcę, żeby mi się maska otwierała. I maskę możemy mieć. O, maski standardowe, nie ma przeźroczystej, nie możemy mieć ściągniętej maski. Tam coś takiego. Wyk, interior. To będzie rajdówka. To będzie zdecydowanie rajdówka. Pasuje pod rajdówkę, co? Hej, damy to. Drogie to wszystko jest. 15 tysięcy za to, 15 tysięcy za tamto. 20 tysięcy za zwykłe zegary. Dobra, mamy to. Aha, tu jeszcze możemy sobie... No, dajmy to. Rajdówkę, rajdówkę, zdecydowanie. Tutaj takie coś. I dajemy oczywiście klatę. No skoro to jest rajdówka, to musi mieć. Klatka bezpieczeństwa. Światła dajemy tu żółte, bym chciał. Yellow. Albo golden, o. Niech będzie. Golden Shower. O Boże, Rockstar. Dobra, i coś podobnego do Subaru, no. O, doskonale. Ale pięknie. Ach, ten Rockstar dobrze mi teraz zrobił. Podoba mi się. Mamy typowo Subarową. Bardzo słaba grafika w lampkach i kierunkowskazach. A widziałem, chodzi ci o ten przedni zderzak. I kierunkowskazy chyba też. To będzie kolejny słabo wykonany samochód w tej aktualizacji, nie gadaj. Mi się podoba, że jest oznaczenie typowo Subarowe. Mega, mega fajnie. Robimy oczywiście taką rajdóweczkę, coś w tym stylu, nie? Pięknie, metalik. I tu możemy jeszcze dodać drugi kolor, tam mamy parę elementów w tym drugim. I ja bym chciał chyba na czarno, albo może czerwone. O kurczę, nie mogę dać teraz czerwonego, bo mam lusterka tutaj w tym drugim kolorze. Chyba, że lusterka da się wymienić, zaraz zobaczymy. Tutaj nie, zegary niebieskie. Kurde, w końcu Subaru. Dobrze, dach. Zaraz zobaczymy, czy lusterka da się wymienić. Dajemy oczywiście, no nie wiem, karbonowy? Karbonowy dach? Nie, zwykły dajmy. Jest git. Akcesoria dachowe. Nie no, takiego wlotu to chyba nie chcę. O kurde. Znowu dajemy taki bagażnik dachowy? Spoiler dachowy. Ja bym chciał taki spoiler dachowy, tylko wolałbym go mieć chyba niebieskiego. Ale już dobra. Progi.
Mam nadzieję, że lusterka da się wymienić. Dobra, niech będzie to. Dajemy to. Patrzcie, tutaj standardowy spoiler. Co to za rajdy? Dać zderzak do dwururki? I co wtedy się stanie? Będę miał dwururki? Te małe spoilerki dodają więcej docisku niż standardowy spoiler. O, ale super! Mamy odpowiedni spoiler. Doskonale. Jest! Dobrze, że Rockstar dodał taki spoiler. Mega fajnie. Nie, no kurde! Znaczy, to jest opcja. Nie musimy mieć tak niskiego samochodu. Fajnie, że możemy mieć nisko samochód zrobiony, jednocześnie, żeby wyglądał jakoś fajnie. Ale gleba to nie pasuje do tego auta. Ja dam sobie street. Ale rozwaliło mnie to. No myślałem, że aż tak nie zaszaleją tutaj. Dobrze, tu zostawiamy standardowy kolor. Turbo ulepszenie. I teraz koła jakie? Chyba offroadowe, co? Aż mnie rozwaliło to zawieszenie. No przesada, panowie, coś jest nie tak. Muscle car. Dobra, dajmy takie coś. Zobaczę, czy inne będą pasować. Może SUV? Nie, tu za duży cal jest, zdecydowanie. Dajmy to. O, niech będzie. Jakieś takie. Aha, i musimy dać kuloodporne kółka, no nie? Kuloodporne. Tutaj driftować chyba nie będziemy tym. Lekko przydymione szyby. To co to? O, tu mamy jeszcze dodatkowy spoiler. Kurde. Ty, zobacz. Takie rajdowe coś. Performance. Co na to powiecie? Dam, ale coś takiego. Kaczy. Ale co z lusterkami? No co jest? Ja teraz lusterka muszę przemalować tak samo jak klatkę bezpieczeństwa. To coś nie tak. Bieżnik do rajdowych nie pasuje. No właśnie, a z drugiej strony dawać te felgi offroadowe tak słabiutko trochę, co? Hamulce coś zrób, bo są słabe. Ej, co teraz tutaj z tym? No dobra, no musimy dać na niebiesko, bo lusterka będą miały. Chodzi mi o klatkę bezpieczeństwa w środku, się zmienia. Tak, dwa stoliki na kolację. Raczej na ten... na grilla jakiegoś. I fura skończona. Ej, jest Subarka konkretna. Wiecie, co zrobimy? Ja mam jeszcze Sultana RS. A to chyba nie. Jeszcze jest chyba coś takiego jak Sultan Classic, ale nie RS. Było coś takiego. Jest! Nie zgłupiałem! Jest Karin Sultan Classic. Porównamy sobie te dwie fury. Ha? Co wy na to? Bierzemy, kupujemy. 1 700 000, ale specjalnie dla was kupię. I zobaczymy, czy uda się zrobić taki sam tuning. Robimy to. Tylko tak, musimy sprowadzić sobie oba autka do jednego garażu. Chyba będzie to. Tego na glebę? Nie wiem, czy będzie się dało. Zobaczymy. Ej, no jest taka sama, musimy sobie to porównać, koniecznie. Dobra, i to jest nowe BMW. Takie jeszcze bardziej nowoczesne niż taka M2, no nie? Ty, wydaje się być stabilny. Zobaczymy, co będzie po tuningu. Jak na standard, to chyba dosyć szybko jeździ. No, spoko wygląda, podoba mi się. Co o tym myślicie? Może do driftu się zrobi chociaż? Ja do driftu chyba będę miał 350, czy tam 370. Spoczko. Mi się wydaje, że git jest. Szkoda, że w GTA nie ma licznika. Ja wiem, czy taki potrzebny jest. Dobra, wychodzimy. I tak, bierzemy Subaru nowo stunigowane. Musimy jeszcze nowo kupione teraz Subaru sprawdzić. Porówna się dwa samochody, zdecydowanie. Za mało kanciaste z tyłu? Takie opływowe, tak? Zrobiliśmy sobie to. Tutaj jest chyba moja furka. No dobrze. Wychodzimy. Jedziemy teraz do garażu. W którymś garażu mam tą Subarkę. No, będziemy musieli ją sobie znowu też stuningować, tak? Musimy zrobić dwa tuningi niestety, więc podwójnie na tym stracę. Zobaczcie, nawet opcje tuningowe są bardzo podobne. Też mamy te takie lampy. Wygląda, jakby wzięli to ze starego auta, no nie? Patrz, nawet zderzaki z tyłu są takie same. Ej, to samo. Engine, tu ulepszamy. O, i tu mamy, zobaczcie, dual. Ale weźmy sobie pojedynczą, żeby były jak najbardziej podobne, nie? Patrzcie, to samo. Ten sam tuning możemy zrobić. Maski, zobacz, to samo. Coś czuję, że będzie to samo. Dobra, to mamy to samo. Golden Shower bierzemy. I zobacz. Jest to samo malowanie, kurde ty. O, beka. Na razie jest wszystko to samo. Dobra, tutaj na pewno dałem metalik niebieski. Po prostu niebieski. Tutaj też niebieski, nie? Kurde, co ten Rockstar? Dwa takie same samochody w GTA. No prawie wiadomo, że ten czterodrzwiowy jest. Ale mogli trochę więcej opcji albo inne opcje dać do tej RS-ki, co? Dobra, dach. Tutaj też mamy to samo. Akcesoria dachowe. Patrz, to samo. Tu możemy mieć albo to, albo to. Nie możemy mieć jednocześnie tej
tej zasłony tutaj z przodu i jednocześnie spoilera z tyłu chyba. Bagażnik dachowy jest! Nawet bagażnik dachowy jest! Te same opcje. A dobra, to dajmy sobie to z przodu. Tutaj jest taka mała różnica tylko w tym. A nie, czekaj, dałem te dwie opcje, tak? Nie, nie dałem. Okej, mam to tylko kupione, to nie jest zainstalowane. Progi, tu dałem te tunerskie. Spoiler. No to oczywiście, że Subarowy dajemy. Ten sam. Tu jest MK2, MK3. Czym one się robią? MK2? Ej, nie wiem. Ten to wiem, że tutaj karbonik jest. Dla mnie jest to samo, kurde. Dobra, zawieszenie. Patrzcie, nawet gleba się zgadza. Nawet gleba się zgadza, czy nie? No będzie ciężko mi porównać tutaj osiągi tego auta, wiecie? Bo nie mam jak. Nie mam takich, wiesz, zegarów i tak dalej. Dobra, ja tutaj wziąłem chyba sportowe. Nie, jest niesportowe. Wziąłem chyba, o, tuner to było coś takiego. Felgi mogą się różnić, bo nie pamiętam dokładnie wzoru. Nie było coś takiego? Nie pamiętam, który wzór. Dobra, ciul, mało ważne. Zostawiamy. Kolor to pamiętam, że to było to. I oczywiście dajemy kuloodporne kółka. Dajemy design. No będą ze same auta, kurde. O, spoiler dachowy. Tu dałem taki, nie? No i tyle. Kurde, no patrzcie, te same auta. Na ten tor możesz wjechać i czasy porównać. No ciężko będzie, bo wiesz, też nie przejadę tego tak samo za każdym razem, no nie? Dobra, szczerze mi się pod... Ojej, nie to zrobiłem. Mi się podoba bardziej wersja czterodrzwiowa, tak. Mam wrażenie, że proporcje są zachowane w tym aucie, jakieś takie. Zawieszenie to samo, spoiler ten sam. Jedyne co nie można było zainstalować, to tam takiego drobiazgu na dachu, no nie, z tyłu. A poza tym, ten sam tuning, kuźwa, ludzie. Ej, nie mogę wyjechać stąd, klikam, nic się nie dzieje, dobra, wyjdę z auta. No i dupcie więcej zmieści. A, no przecież nie mogliśmy w środku zrobić samochodu. Dobra, ziomek, get out, bo coś tu się mi zgrąpsuje. Patrz, nie mogę wyjechać. O, teraz mogę, dobra. I zobaczcie, ktoś niewtajemniczony powiedziałby, że te same auta. Jedziemy teraz do garażu, ustawimy jeden samochód obok drugiego. Problem jest taki, że... Nie pamiętam, nie wiem dokładnie, który to jest garaż. No dobra, mamy dwa samochody obok siebie. I czy jesteście w stanie powiedzieć różnicę? Na przykład patrząc w ten sposób. No nie, to tak ciężko. Jak wam jeszcze zakrywam kamerką, o, coś takiego. Zobacz, nie powiesz, nie? Zobaczcie, różnice są takie. Felgi chyba... Dałem inne, ale to nie ma znaczenia. Może te same? Maski są te same. Przednie zderzaki są te same do wyboru do tuningu. Tylne spoilery są te same, ale zobaczcie, tutaj jest taka turbolizatory, to się chyba nazywa. Jest na końcu dachu. Tego, to też mogę tu zainstalować, ale bym nie miał z przodu tej osłony na słońce, no nie? Więc tego nie mogłem jednocześnie zainstalować. Oczywiście w tym nowym Subaru możemy sobie dać inne wnętrze. Tutaj mogliśmy zostawić tylko standard. Nie widać nawet przez te szyby, chyba za bardzo, nie? Tu mogliśmy zostawić tylko standard, tam mogliśmy dać jeszcze klatkę bezpieczeństwa, tutaj klatki bezpieczeństwa dać nie mogliśmy. Natomiast w starym Subaru mogłem dać dwie rury wydechowe, podwójne. A w nowym Subaru, który jest tutaj, nie mogłem dać podwójnych, mogłem dać tylko jedno. I Rockstar wziął tylne zderzaki z tego starego Subaru, dał do tego Subaru i te tylne zderzaki mają miejsce na drugą rurę wydechową, ale tu nie możemy tej drugiej rury wydechowej zainstalować. Patrzcie, jakie to jest ciekawe. Dwa takie, no prawie że identyczne samochody. Tylko że ten jest bardziej taki rodzinny, a ten taki ucięty. Autentycznie wzięli tą starą furę, troszeczkę ją skrócili, no nie? Bo jest, nie wiem, z 10 cm dłuższa ta furka stara od nowej? Coś takiego. Dobrze, to sobie porównaliśmy. Możemy sobie jeszcze wnętrza obejrzeć. Tutaj mamy takie, widzicie, przerobione. Nie mogliśmy foteli wymienić w tym nowym Subaru. No tu mamy takie... Zwykłe cywilne wnętrze, nic nadzwyczajnego, no. No i tyle, i takie coś. Także ja byłem prawie pewny, że ten samochód już w GTA kiedyś był. Tylko że teraz ten krótszy wygląda jak taki trochę niedorozwinięty, no nie? Chociaż po tuningu już jest ładny, trzeba przyznać, że jest spoko. To są dwa te same auta, kuźwa. Co ten Rockstar? Ty, oni... Wiesz co? Oni mogli go nawet wcale nie skrócić. Może ten samochód wcale nie jest krótszy, tylko wydłużyli... Przednie drzwi, nam się wydaje. A może nie? Nie wiem. Dobra, jedziemy. Wiecie co? Jedziemy sobie tak. Jedziemy sobie teraz na próbę czasową. Zobaczymy, czy ta Subarka da radę. Na pewno 4 buty. No niby krótsze od tej starej.
Teraz zaczęło padać, ale samochód wydaje się być dość stabilny. Ile mam godzin w GTA? A nie wiem nawet. Jakoś dziwnie czasami przyspiesza, tak go aż wyrzuca. Takie przyspieszenie ma rakietowe nieraz, jak się... Może trzeba tutaj jakoś, nie wiem, co trzeba zrobić, ale w pewnym momencie ma takie dziwne przyspieszenie ten samochód. Tamta Subarka też tak miała, ta starsza. No ciekawe. Wiedziałem, że ten samochód jest, kurczę, jestem z siebie dumny, bo myślałem, że jestem z jakiejś alternatywnej rzeczywistości i przyniosłem do waszego wszechświata i nagle takie, what the fuck, ta Subarka już była, ale to chyba nie tu, nie w tym wszechświecie. Całe szczęście, że nie oszalałem. Cieszę się sam do siebie. Nie wiem właśnie, czy którąś z Subarek sprzedać, czy nie. A lepiej kupić na Steam, czy... Ja bym kupił na Microsoft Store, dzięki za donacik. Na Microsoft Store myślę, że zdecydowanie lepiej. Na Steamie oczywiście łączy się z tymi znajomymi. Masz te plusy steamowskie typowo. Po prostu platforma jest taka może troszeczkę bardziej przyjazna dla graczy, no nie? Tylko, że wersja Microsoftowa lepiej działa. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy sobie, czy się uda. Musimy jechać w stronę miasta. Chyba nie będzie. Chociaż? Jeszcze 8 sekund. 7, kurde, słabo. Dużo zabrakło. Jak tu można jeszcze skrócić? Dużo zabrakło dosyć, co? Za wolno chyba ta Subarka. Nie no, szybciej jest, co? Bez porównania. No i spoczko, 100 tysięcy zarobione. Jest jedno kaliko chociaż? Jest. No dobra, zobaczymy. A z jakimiś słabiakami gram, nawet nie pojechali tym skrótem. No, to jacyś słabi gracze są. Więc taki... test tego samochodu na wyścigu nie będzie miarodajny, wydaje mi się. Zobaczymy, czy uda mi się jedynkę podgonić. Samochód wydaje się być dobry. Wow! Naprawdę dobrze skręca. O kurde, ty! Jaki on ma skręt! W porównaniu do innych tych samochodów? Nieźle. Oj, znowu tu się rozwaliłem! Jest to najszybsze auto na torze? No właśnie... Chyba z tych, spośród tych nowych, nowo dodanych, nie? Ja tak patrzę, że naprawdę dobrze skręca ta fura. Tak w porównaniu do innych z tej aktualizacji. I przyspieszenie chyba nie jest dużo gorsze niż Kaliko. Nie. O Boże. O Boże! Tragedia! Kaliko przegrało i to tak srogo. Co, ja drugi byłem? Myślałem, że trzeci. Słaby gracz dobrało, tylko ten w Lexusie był dobry. Jakby był dobry gracz w Kaliko, to też chyba nie miałbym szans, to. Ten pojechał naprawdę dobrze. Najlepszy czas okrążenia miałem. Trzeba przyznać, że ładnie. Dobra, to jeszcze pościg nam zostało zrobić. Samochód nie jest tak stabilny jak Lexus, ale jest od niego szybszy. Tak naprawdę to na te wyścigi te samochody z nowej aktualizacji są w miarę podobne do siebie. Na jednym wyścigu jeden samochód będzie lepszy, na drugim drugi. Też nie jest tak, że wszędzie Kaliko będzie najlepsze. Prawie wszędzie będzie najlepsze. Na pewno na pościgach, bo ma napęd na 4 buty, ciężko je zarzucić, ciężko je jakby obrócić, no nie? Patrz, ładnie. Zostawiłem ich z tyłu, na starcie.
Bo skręt Subaru ma bardzo dobry. To się przyda na pościgi. Może będzie łatwiej omijać radiowozy czy coś. Ale skręt ma naprawdę koksiarski ten samochód. Trzeba by było jeszcze, ja sobie pooglądam jeszcze testy. Wydaje mi się, że Subaru nie będzie takie na proste i na pewno nie będzie lepsze od Straliko. Jednak mimo wszystko tam dobre ma to przyspieszenie. I prędkość maksymalną chyba ma też koksiarską, nie? Ale tak, wszystkie takie jakieś wymiki. Bardzo dobrze sobie Subaru z tym radzi. Classic RS. RS Classic. No tutaj nie ma co porównywać. Ci gracze, co tam jadą z tyłu, są jacyś słabi. Zostali z tyłu. Nawet chyba mieli nieporobione samochody. I zrobili taki pościg, że maksymalnie 3 gwiazdki są, więc tak, sobiutko. Wow, ty, jak to jak to skręca na shooterku? O kurde, jak on dobrze się trzymał na shooterze, skubany. Dzią. Ej, to jest chyba dobre auto na shooter. Wow, podrzuciło go. O kurcze, i spadnę? O kurde ty, dobry jest na shooterku. Tylko, że dodali go w tej aktualizacji, kiedy są samochody uliczne, nie? Tak mało się jedzie po tym shooterze. Ale wydaje się, że dobrze skręca ten samochód. Dobrze się prowadzi. Pana to. Ło! Dobra, wyleciał. Ło, nie do wody! Ekstra. No spoczko, fajny samochód. Czy warte 1 700 000? No nie, myślę, że nie. Dla porównania kupiłem jeszcze tego poprzedniego Sultana i widzieliście, że można zrobić bardzo podobny tuning. Trochę tylko tam wnętrze się różni, no nie? O, o, nie wylatuj, nie wylatuj! Patrz, uratowałem go jeszcze, nieźle. Pomotało nim i spadł. O kurcze. Może to będzie taka też dobra offroadówka. Taki dobry start ma, nie? Ciekawe auto.